Dzień dobry Państwu. W sobotę 10 sierpnia, już minęła 7.30, czas zatem, by rozpocząć poranną publicystykę. Swoiste podsumowanie tygodnia, pierwsze weekendowe. Z nami na łączach jest już redaktor Łukasz Brodzik. Dzień dobry, Panie redaktorze. Jak zawsze, praktycznie zawsze w sobotę, z samego rana witam. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa tak rano wstających w ten dzień, już czekających pewnie na olimpijskie zmagania naszych sportowców. No właśnie, na naszej antenie oczywiście będziemy mówić o tych zmaganiach olimpijskich naszych sportowców i daj Boże, złotych medalach dzisiaj e, siatkarze przede wszystkim. No miejmy nadzieję, że, że w końcu uda się zdobyć ten złoty medal. Ale mamy tutaj też nasze krajowe podwórko i bardzo poważne tematy po wczorajszej konferencji premiera Donalda Tuska. E, bardzo poważne oskarżenia pod adresem e, polityków prawa i sprawiedliwości, byłych ministrów. De facto przeciwko całemu rządowi. Chodzi o 100 miliardów złotych. 62 osoby, oskarżone i pytanie panie redaktorze przede wszystkim o to, jak prawo i sprawiedliwość powinno teraz na te zarzuty odpowiedzieć i czy z perspektywy dowodów, które mamy, które znamy i o których mówił sam premier Donald Tusk, te, te oskarżenia są zasadne tak naprawdę. No to trzeba zobaczyć, jak ta cała konferencja wyglądała i co na niej było mówione. Otóż internauci już zwrócili uwagę. Najpierw pozbawiamy o tej otoczce zewnętrznej, bo ona po coś została zorganizowana. To nie był prosty komunikat, jakiś tylko konferencja prasowa premiera, oczywiście tylko z dziennikarzami, którzy nie będą zadawać trudnych. Pytań i, i No właśnie, trzeba wspomnieć, przepraszam, ma, że wejdę w słowo, panie redaktorze, że po raz kolejny reporter telewizji Republika nie został wpuszczony na konferencję Donalda Tuska. No, to rzeczywiście wygląda tak, jakby tych pytań miało się tam nie zadawać. I ta konferencja, tak jak pan mówi, no wyglądała, można powiedzieć, trochę groteskowo mimo poważnego tematu. Trzech ministrów przyszło, podpisało dokument wyznaczony przez premiera i poszło dalej do zadań zostało oddelegowanych. Jak to wygląda z boku? No, internauci już to nazwali Putinadą, tak? Czyli wzywa car swoich tutaj Bojarów, oni siadają, podpisują coś, machają główkami. Kiwają, kiwają, premier tam wszystko to opowiada, i poszli do roboty. Jak to, jak to się brzydko mówi, na, pasz, paszli won, czasem się mówi, na, na te, za, te, za tą naszą wschodnią granicą. No i zobaczcie Państwo, te rozliczenia trwają już, zdaje się, ósmy miesiąc, czy dziewiąty. I dopiero teraz pan Donald Tusk wad na to, że trzeba by było może jednak tych panów zebrać ze sobą i. Ich tutaj skłonić do tego, żeby zaczęli razem współpracować. Czyli coraz ciężkie, cięższe działa próbuje Donald Tusk wytoczyć, żeby pokazać, że sprawa faktycznie jest bardzo poważna. Tymczasem ci trzej panowie ministrowie, prawdopodobnie, jeżeli do dziś nie wyciągnęli nic takiego bardzo istotnego, ważnego, ciężkich dział wobec tych najważniejszych sprawy i sprawiedliwości, najważniejszych polityków, no to co oni Więcej zrobią. Za chwilę cały rząd te 120 parę czy 30 parę osób usiądzie i Donald Tusk teraz będzie im wszystkim kazał szukać haków na Prawo i Sprawiedliwość, bo nie można ciągle nic znaleźć. I to będzie dopiero groteskowo wyglądać, gdy cały rząd będzie się zajmował rozliczaniem Prawa i Sprawiedliwości, a nie naprawą polskiego państwa, skoro tak zostało popsute. No właśnie, nie ma komu rządzić, już też takie stwierdzenia padają, no bo jest 8 miesięcy nowego rządu, ponad 8 miesięcy chyba. A tak naprawdę chyba niewiele udało się załatwić z tych stu konkretów, o których sam Donald Tusk tak wiele mówił, więc pytanie, czy ten rząd zajmuje się właśnie zarządzeniem, b, rozdzielaniem stanowisk, czy. C. Rozliczaniem poprzedniej władzy i chyba głównie o to chodzi, czy mi się wydaje? No ta końcówka nim nie za bardzo wychodzi. Wychodzą im pisowcy z więzienia, jak to niektórzy mówią, czy z aresztu. Jedyne, co im wychodzi. Natomiast jeśli chodzi o rządzenie, no to ciągle my. No, tak duża konferencja. No Donald Tusk wrócił z wakacji, może tam sobie coś przemyślał, i my za chwilę się dowiemy, jak nam w Polsce będzie łatwiej, jak ta benzyna będzie po 5.19, jak te podwyżki, które już uderzają w kieszenie Polaków, może jednak zostaną zniwelowane. No, niech ten Donald Tusk coś zrobi, żebyśmy my nie mieli strachu przed jesienią. Czy przed zimą zbliżającą się, której słyszymy, że zaraz będziemy musieli płacić duże kwoty za to czy za wodę, tak, gdzie już się pojawiają pomysły, że no, będziemy musieli jednak tą wodę oszczędzać, to może się nie myjmy, tak? Tylko pijmy wodę, a, a reszta sama się zrobi. No, w cywilizowanym kraju już do aspiracji, którego Polacy bardzo często i długo pracowali i dążyli. Ponad 30 lat pracowaliśmy na to, żeby w Polsce ten dobrobyt jako taki był, choć trochę porównywalny z tym zachodem, nagle teraz słyszymy, że my myć się nie będziemy mogli. Bo h o nie wiem, co szkodzi na, na skórę, tak? Więc no, dajcie Państwo spokój. Armia 200 urzędników krzyżowo sprawdza dokumenty. To brzmi. No można powiedzieć, przynajmniej jak z horroru. Jak pan ocenia zaangażowanie tak wielu osób z administracji rządowej, tylko po to, by rozliczać właśnie poprzednią władzę? I co tak naprawdę z pieniędzmi, które te osoby zarabiają? Za co one biorą pieniądze? Za to, że rozliczają władzę, czy za to, że no, powinny działać na, na korzyść dobrobytu obywateli? No właśnie, tutaj znów mamy sytuację, kiedy. Pieniądze, które generują Polacy, biznes, także my wszyscy, na który składamy się na to, by państwo dobrze funkcjonowało, to państwo nie zajmuje się tym, na czym nam zależy: czyli żeby w państwie było bezpiecznie, czyli żebyśmy się bronili przed zewnętrznymi zagrożeniami, czyli żebyśmy reagowali w sytuacjach kryzysowych, żebyśmy mieli tą w końcu służbę zdrowia gdzie to rząd Donalda Tuska, przypominam, obiecywał nam, że to kolejki już znikną, a my będziemy się leczyć i po prostu nie musieć walczyć o lekarza chociażby. Tymczasem ten rząd angażuje kolejne tabuny ludzi do tego, by nas rozliczać i rozliczać poprzedni rząd. 100 miliardów złotych, szanowni państwo, 22% budżetu Prawo i Sprawiedliwość miało nakraść. No i gdzie są te wille, gdzie są te samochody, gdzie są te, luksusowe wyjazdy, zegarki, jak u pana Nowaka, które to nakradł PiS i teraz się nimi obnosi po kraju. Czemu ta partia się martwi o 20 parę milionów złotych z dotacji, jak ona 100 miliardów nakradła? No czy, te, czy Donald Tusk sam słyszy, co on w ogóle mówi? A skoro tak, Prawo i Sprawiedliwość nakradło 100 miliardów, no to teraz rząd, który ma deficyt wyższy. Od Prawa i Sprawiedliwości o 10 miliardów złotych 184 miliardy, no to yy, yy, przepraszam bardzo, no to jeżeli ten rząd nie kradnie, no to skąd ten deficyt 184 miliardy? No niech ten Donald Tusk się zastanowi, o czym on w ogóle rozmawia, co on nam próbuje za kit wcisnąć yy, i niech się zajmie. Jeśli faktycznie były przestępstwa, no to yy, dobrze, przedstawcie zarzuty, pokażcie yy, dowody, a nie teraz będziecie yy, układać tezę, że rząd nakradł 100 miliardów, a teraz państwo poszukacie tych 100 miliardów, gdzie to były nakradzione. I siada. Tutaj podpisywać umowę i szukać do skutku, a jak nie, no to będziemy państwa rozliczać teraz. I teraz pan, pan Bodnar z panem Siemoniakiem pod rękę i pan minister finansów Domański będą teraz się zastanawiać. No dobra, a jak tamtych rozliczali, a my nie znajdziemy nic, to co z nami zrobią? No i kółko się zamyka. Panie redaktorze, a propos pieniędzy, yy, zmieniając temat, stawiając mały przecinek. 1238 dni, to jest tak zwany licznik Grockiego. Tyle pan marszałek, były marszałek Senatu, chowa się za immunitetem. Teraz ruszył proces yy, lekarzy z tejże fundacji, yy, która miała przyjmować korzyści majątkowe właśnie w zamian za to, że pacjenci mieli być leczeni lepszymi metodami i też szybciej. Jak to jest, że z jednej strony właśnie mamy tutaj ściganie opozycji, a z drugiej prokuratura po przejęciu przez Adama Bodnara wycofuje wniosek o uchylenie immunitetu senatorowi Grockiemu? No i y, proszę mnie tutaj, y, y, że tak powiem, poprawić, jeśli ja się mylę, ale gros społeczeństwa ma takie wrażenie, że złodziej krzyczy łapać złodzieja. No jeśli pan Nowak wychodzi z aresztu i teraz do biznesu trafia, jak on będzie biznesy w Polsce robił, oskarżony o przyjęcie 6 milionów złotych łapówki, e, i, i znajdowane było u niego w domu jakieś kartony z, z pieniędzmi w schowkach poukrywane e, w gotówce. No, a pan Grocki, wobec którego 200 świadków zeznaje, gdzie mówią, że musieli wpłacać po 10 tysięcy złotych, żeby mieć operację i dobrą opiekę, no to gdzie my w ogóle żyjemy? I teraz działa tutaj bardzo dobrze doktryna pana i Neumana, który mówił, że jak będziesz w platformie, to będę cię bronił jak niepodległości. Pan, pan Grocki jest broniony jak niepodległości, za każdym razem wystawiany jako ten. Kandydat, ludzie na niego głosują, bo głosują na platformę w tych zachodnich województwach. Więc na kogo mają, jak mają tylko jednego kandydata? Więc pan ciągle zostaje, mimo tego, że ludzie mówią wprost, mówią na głos, a dzięki temu, że jest broniony. To będzie broniony prawdopodobnie do śmierci, ewentualnie do momentu, gdy nawet postawione zarzuty i próba wsadzenia go do więzienia będzie się odbijać o to, że pan Grocki już się nie nadaje do więzienia, bo jego stan zdrowia nie będzie na to pozwalał. I tak się tutaj tych państwa będzie chronić, ponieważ ci państwo, zobaczmy jak tam ruszył ten proces, ile ludzi jest w ogóle w to zaangażowanych, czy było w to zaangażowanych, i ci wszyscy, którzy nie mają immunitetu, już są im stawiane zarzuty, więc tylko czekać, aż pan, pan Grocki tego immunitetu nie będzie miał, ale dopóki rządzi Platforma Obywatelska ma większość w Senacie, no to na to raczej liczyć nie można. No właśnie, uprzedził pan moje następne pytanie. Jak to jest, że jednym stawiane są zarzuty, a druga osoba, która ma immunitet, no jest nim chroniona i nie wiem, czy boi się pociągnięcia do odpowiedzialności, czy nie chce? Co powiedzieć tym obywatelom, którzy mają być y, sprawiedliwie sądzeni w polskich sądach, czy też e, ewentualnie no, oskarżani, mówiąc kolokwialnie, przez prokuraturę, jeżeli dane przestępstwo mieliby popełnić? Jedni te zarzuty dostają, a druga osoba, która ma immunitet, nie i twierdzi, że jest e, niewinna. Ale sprawie. przecież, ale przecież, przepraszam za tu moje słońce, bo już mi zagląda do mojego pokoju. Końcu po e nocy. <gry> tak jest. Ale wrócę do tematu. E w końcu przecież najbardziej praworządną władzą w Polsce są sądy. Sądy, których broniono na wiecach i platforma Obywatelska, która wychodziła z przedstawicielami sądów z własnej siedziby, których omawiali e, sprawy, jak to walczyć o praworządność w Polsce, żeby te sądy nie były rozliczane za nic, za żadne decyzje. Więc jeśli tam jest taka praworządność, jeśli ci państwo wydają wyroki zgodne z prawem, jeśli stoją na straży prawa, no to Pan grocki powinien tam się udać i powiedzieć Słuchajcie, no ja jestem czysty jak za, wy tylko to potwierdźcie, dajcie mi pieczątkę, zatwierdźcie to. Przecież jesteśmy nierzadko kolegami, skoro widzimy tych Państwa wspólnie właśnie przechadzających się, wychodzących z jednych narad. Więc jeśli ci państwo, nawet jego koledzy, jeżeli tacy są, nie chcą mu tej pieczątki dać, no to tym bardziej on się musi chować za immunitetem. Czyli to zobaczcie Państwo, wszystko nam wskazuje, no dobrze, ten człowiek jest niewinny, dopóki mu się nie wykaże winy, to jest niewinny, tak w Polsce jest, mimo że tyle ludzi zeznaje przeciwko niemu. Ale jeśli ten pan nie chce się podać weryfikacji, no to wszystkim się z tyłu nasuwa pytanie, no to co on ma do ukrycia, skoro on w tych takich praworządnych sądach? Nie chce tej pieczątki uzyskać, miałby spokój do końca życia, mógłby sobie błogo żyć, już nawet tym senatorem nie musiałby być, bo kto wie, czy mu w tej izbie refleksji, jak to się kiedyś nazywało, mu tak faktycznie wygodnie siedzieć. A może tak, bo to lecą pieniążki, a de facto nie wiemy za bardzo skutków. Dzisiaj nie ma, bo ten rząd, jak widzimy, tych ustaw to nie tworzy zbyt wiele, więc i ci państwo za dużo roboty nie mają. Bardzo dziękuję. Tym optymistycznym akcentem zakończmy tę część porannej publicystyki. Łukasz Brodzik, niedziela.pl. Panie redaktorze, bardzo dziękuję. I, i, I puszczam wolno, bo widzę, że to słońce już rzeczywiście Pana chyba woła do porannych zajęć. Także wszystkiego dobrego, spokojnego weekendu życzę. Drodzy Państwo, my robimy krótką przerwę i już za chwilę na naszej antenie Krzysztof Szczucki. Więc porozmawiamy również o tym, o wczorajszej konferencji premiera Donalda Tuska i zarzutach wobec przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Do zobaczenia już za chwilę.